Szanowni Państwo, dzisiaj chciałem porozmawiać o ważnym aspekcie związanym z wojną na Ukrainie, Rosji, która zaatakowała Ukrainę. Otóż pytanie jest, czy jest to dziwne, czy jest to ważne, że prezydentem Ukrainy jest Żyd. Władimir, już teraz niestety nie wiem, Zeleński jak się nazywa, no, nazwę go Władimir Zeleński, chociaż myślę, że to nie jest jego imię, jest Żydem. I na Ukrainie jest jakaś liczba Żydów, pewnie kilkanaście tysięcy, może nawet więcej. I no właśnie, to jest pytanie, czy to, że jest on Żydem kraju, który został napadnięty przez największy kraj na świecie, no i generalnie Rosja jest też drugim pod względem militarnym krajem świata, więc jest to ogromny kraj i ogromnym potencjałem militarnym. No i też kraj, który no w jakimś sensie ze Stanami Zjednoczonymi wygrał drugą wojnę światową. Natomiast wracając do Zeleńskiego. Otóż moim zdaniem jest to bardzo ważny aspekt tego, jak należy postrzegać Ukraińców, bo my oczywiście niejako wspieramy Ukrainę, nie dlatego, że akurat lubimy Ukraińców, bo przecież cały czas im wypominamy rzezie na Wołyniu podczas II wojny światowej, no ale pomagamy im dlatego, że jeżeli Ukraina padnie, no to Polska będzie graniczyła z Rosją, już graniczy, a de facto Białoruś jest pod wpływem Rosji, w związku z tym będziemy mieli bardzo długą granicę, całą wschodnią granicę, jeżeli no, powiedzmy Ukraina by przegrała i została podbita przez Rosję i była okupowana, no to my będziemy sąsiadować z Rosją, tak jak no, w czasach powiedzmy komunistycznych, gdzie Ukrainy nie było, była ona częścią Rosji, państw bałtyckich również nie było, były one częścią Rosji. No i istotne jest to dlatego, że Zeleński jest Żydem, że każdy, kto powiedzmy interesuje się historią Żydów, czy historią Żydów w czasie II wojny światowej, zdaje sobie sprawę, że podczas II wojny światowej była duża część Ukraińców, która liczyła na sojusz z Hitlerem, z hitlerowcami, z Niemcami, dlatego aby część Ukraińców nawet służyła w różnych jednostkach SS i nawet walczyła z, no, powiedzmy z tymi Ukraińcami, którzy służyli w armii rosyjskiej, w armii czerwonej i generalnie duża część Ukraińców też służyła w SS, chociażby w pociągach wiozących Żydów do obozów zagłady. W związku z tym czytając liczne wspomnienia Żydów możemy się przekonać, że o ile powiedzmy nielubienie Polaków, czy ich lubienie, czy nasze dyskusje na temat antysemityzmu Polaków, ich zachowań podczas II wojny światowej, no są zawsze rozgrywane z różnych perspektyw i są tutaj różne wnioski samych Żydów i różne wnioski samych Polaków. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację Ukraińców, to z tych wszystkich wspomnień, które ja czytałem i czytam, obraz Ukraińców jest zawsze negatywny, to znaczy ja nawet jak robiłem jeszcze swoje wywiady w Izraelu i częściowo w Polsce dotyczące mojego doktoratu, którego pewnie nie napiszę, ale cały czas go jakoś tam posuwam do przodu. Generalnie chociażby robiłem wywiad z Samuelem Hilenbergiem, czy Hilbergiem, który był jednym z ostatnich, który przetrwał bunt w Terebnince i chyba był to w ogóle ostatni żyjący Żyd, który przetrwał bunt w Terebnince i uciekł z tego obozu zagłady. I on generalnie powiedział, że on o Ukraińcach nie może nic dobrego powiedzieć. O ile na przykład z Polakami to było różnie podczas naszych rozmów, to on po prostu jasno powiedział, że o Ukraińcach nic dobrego nie może powiedzieć. I generalnie Żydzi się bardzo bali Ukraińców i wynikało to nie tylko powiedzmy z dalekiej przeszłości, czyli powiedzmy z powstania Chmielnickiego, które mniej więcej w połowie XVII wieku na terenach dzisiejszej Ukrainy się rozpoczyna przeciwko szlachcie, no powiedzmy nazwijmy ją szlachcie spolonizowanej ukraińskiej czy szlachcie polskiej, ale częściowo przeciwko też Żydom, którzy byli jakby zarządcami tych wielkich majątków ziemskich, no i oni byli uważani za ukraińskich chłopów, za no, głównych ciemiężycieli. W związku z tym te rzezie już wcześniej Ukraińców na Żydach się rozpoczęły, ale nawet podczas I wojny światowej, czy podczas powiedzmy walk, no Ukraińców, czy to z Polakami, czy z Rosjanami o swoją ojczyznę, dochodziło do masakr ludności żydowskiej.
i to dosyć poważnych masakr, tak, liczących nawet czasami tysiące ludzi. W związku z tym stosunek Ukraińców do Żydów był zawsze zły lub bardzo zły. To znaczy, często się właśnie pokazuje, że nie wiem, czy w Treblince ludzie, którzy wkładali już bezpośrednio Żydów do komór gazowych, nie byli też Ukraińcami. Czyli już ci bezpośredni wykonawcy, czy to nie byli Ukraińcy. Ale czytając wspomnienia, chociażby nawet teraz czytam wspomnienia Haliny Birenbaum, to ona również wspomina o Ukraińcach w takim stereotypie, znaczy no nie w stereotypie, w tym wypadku no, coś, co było prawdą, jako tych, którzy jakby pilnowali pociągów i strzelali do tych Żydów, którzy uciekali z tych pociągów. W związku z tym nienawiść Ukraińców do Żydów musiała być znaczna. Tak? To nie było jakaś tam nielubienie się, tak jak w wypadku powiedzmy Polaków i Żydów, czy jakaś taka nienawiść, która no, jednak jest tylko w takim aspekcie myślowym. Tutaj naprawdę dochodziło do licznych rzezi i licznych bardzo poważnych prześladowań. I nagle no, prezydentem wolnego państwa ukraińskiego jest Żyd. No co Zeleński zresztą wygląda trochę, ma semickie rysy, więc nie da się tego ukryć, nie jest może jakimś super ortodoksyjnym Żydem, ale jednak jest Żydem i to widać, co naprawdę świadczy też o jakiejś takiej dojrzałości Ukraińców, no bo wyobraźmy sobie nawet w Polsce wybór prezydenta Żyda, no raczej to by było nie do pomyślenia, natomiast no, na Ukrainie to musiałoby być poczwórnie nie do pomyślenia, tak? To znaczy, żeby otwarty Żyd, który przyznaje się, że jest Żydem, został wybrany, no, ktoś, kogo Ukraińcy nienawidzą, tak? Bo na Ukrainie jest więcej Żydów niż w Polsce, nie wiem dokładnie ilu teraz jest tam Żydów, ale jest to jakaś liczebna, myślę, że może kilkanaście tysięcy jest Żydów, no i nagle Żydem zostaje ktoś, kto no, był prześladowany w tym kraju i to powiedzmy sobie szczerze, bardzo, bardzo mocno. To nie jest tak jak prezydent Kennedy czy Biden, którzy są katolikami, nagle w protestanckim kraju Stanów Zjednoczonych są wybierani na prezydenta. Tam nikogo to nie dziwi, ani też nie budzi jakichś emocji. Natomiast no, w wypadku Ukrainy to na pewno musiało budzić jakieś emocje, ale też pokazuje nam jednak, jak dojrzali są Ukraińcy pod tym względem, że jednak mają tą czarną kartę historii służenia w jednostkach hitlerowskich, no, nawet tą czarną historię dokonywania rzezi na Polakach, no ale jednak jakieś ich aspekty jakby no, zrywania z tą przeszłością są, tak? I to są ważne, tak jak Niemcy, do których mamy często pretensje o II wojnę światową, no ale jednak jakieś kroki poczynili, tak? Zadośćuczynienia. Oczywiście poczynili je dlatego, że są przegrani, tak jak i Japończycy, no ale jednak jakieś te kroki zostały poczynione i no, nikt też nie chwali otwarcie, powiedzmy, polityki Adolfa Hitlera. Tak samo na Ukrainie, mimo że nadal są tutaj spięcia, tak? Mamy o cmentarz Orląt Lwowskich, o Banderę, o jego zachowanie w stosunku do Polaków. No natomiast jednak Ukraińcy jakoś powoli idą do przodu, tak? Jakby zmagają się z tą swoją przeszłością, zwłaszcza będąc teraz atakowani. Przecież pamiętajmy, że o ile na przykład Stany Zjednoczone dokonywały agresji na Irak i Afganistan, mając jednak pewne powody do takiej agresji, tak? To znaczy nikt wcześniej nie dokonał tak sadystycznych, zdziczałych, samobójczych ataków, jak dokonali tego Arabowie, tak? Którzy no, przecież użyli cywilów do tych horrendalnie brutalnych aktów terrorystycznych. Więc jakby no, wiadomo było, że jakieś konsekwencje tego muszą być, tak? No, chociażby współczesny Afganistan, tak? No, talibowie generalnie dali schronienie Al-Kaidzie i Arabom, i generalnie nie chcieli ich wydać. No i de facto nic się w tym Afganistanie biednym niestety nie zmieniło, jest jeszcze gorzej, bo no, talibowie tam rządzą, przejęli władzę i generalnie no, właściwie tylko obniżają jakby jeszcze postrzeganie świata islamu, bo zabraniają kobietom nawet chodzić, nie tylko już chodzić w burkach, bo to jest oczywiste, że muszą chodzić w burkach, no, ale generalnie uważają, że kobiety nie powinny się edukować, no więc jeśli my widzimy no, taki prymitywizm tych ludzi, no to nikt poważny w ogóle nie będzie rozważał jakiejś dyskusji z nimi, czy jakiejś tutaj poważniejszej analizy. Natomiast w przypadku Ukraińców zauważmy, że to jest wielka odwaga, tak? Wybrać kogoś, Żyda,
których się zawsze tępiło i zawsze nienawidziło. Tak? To jest, no, no nie wiem, to jest chyba takie porównanie jak, no, nawet w Irlandii Północnej to nie jest porównanie, bo tam jednak jest jakby takie założenie, że jest, no ta władza jest jakaś taka dwuczęściowa, że jest zawsze protestant i katolik. Natomiast tutaj mamy ewidentnie przykład, gdzie w demokratyczny sposób, w demokratycznym państwie Żyd został wybrany w państwie, w którym się Żydów nienawidzi, tak? O ile możemy powiedzieć, że w Polsce Żydów się nie lubi, no to tam de facto Ukraińcy nienawidzili Żydów i jakby dokonywali licznych masakr na nich. W związku z tym tak, no to jest pewna jednak okazanie takiej dorosłości też intelektualnej Ukraińców, takiej dorosłości zmagania się z tą swoją przeszłością i też pokazania, że właściwie w jak prymitywnym stanie żyje Rosja. Tak, zauważmy, że przecież to państwo pokonało Niemców ogromnymi kosztami, ogromnymi stratami kilkunastu milionów ludzi. Szacuje się, że nie wiem, około w sumie 20 milionów Rosjan, w tym 12 milionów żołnierzy zginęło. No i ci ludzie niczego się nie nauczyli, tak? No, z jednej strony byli zwycięzcami, są ogromni, mają potężną armię, no ale żyją w biedzie i w takim właściwie swoim zaścianku, tak? Że no teraz po prostu myślą, że wywołają wojnę i to wojnę, która, tak jak przypomnijmy, że Amerykanie nie chcieli władać Irakiem czy Afganistanem, oni generalnie zaatakowali to ze strachu, tak, że kolejne mogą być zamachy terrorystyczne, może nawet Arabowie stworzą jakąś bombę atomową, czy muzułmanie i nie wiem, i ją zrzucą na jakieś miasto. Natomiast tutaj mamy ewidentnie wojnę, która jest wojną zaborczą, która ma na celu zabranie terytorium Ukrainy jakiegoś i pewnie jakieś Ukraina terytorium straci. Ona już straciła około, no nie wiem, około, nie wiem, czy to jest 10 czy 20% na stan obecny, kiedy nagrywam ten wykład na początku marca 2023, no ale jednak jest to wojna zaborcza, która ma na celu zajęcie Ukrainy, dosłowne, tak, jej, no nie wiem, czy okupowanie, czy jej przejęcie, czy jej podbicie, no i nagle w takim państwie ktoś, kogo też może nawet się kojarzy z Rosjanami trochę, tak, zwłaszcza, że no, powiedzmy, czy w partii komunistycznej jakieś tam wpływy Żydzi mieli i niektórzy z nich byli Żydami, wysocy postanowieni funkcjonariusze komunistyczni. No i nagle w tym państwie, gdzie przecież tylu żołnierzy służyło w jednostkach hitlerowskich, wybiera się Żyda na prezydenta. No, myślę, że, no, bo jego chyba wybrano w 2014 roku, gdzie jeszcze jacyś żołnierze ukraińscy, być może nawet z formacji UPA czy OUN, czyli takich, którzy walczyli z Polakami i takich, którzy dokonywali jakichś aktów zbrodniczych, być może nawet oni go wybierali albo pamiętali wybory Zeleńskiego na prezydenta. W związku z tym, no, to nam pokazuje coś, czego jednak można się cieszyć, tak, że mimo tej traumatycznej przeszłości można z nią zerwać i jakby powiedzieć, dobra, z jednej strony nienawidzimy Żydów, czy nienawidziliśmy ich podczas wojny, czy zabijaliśmy ich, czy tępiliśmy, ale teraz jest teraz, tak? To znaczy nie wracamy jakby do tej przeszłości, a zwłaszcza do tej przeszłości, która była makabrycznie brutalna, tylko jakby idziemy do przodu, tak? Nieważne, czy Zeleński w tym wypadku jest Żydem, czy nie, czy my go lubimy, czy nie, ma być prezydentem i ma nas reprezentować. On rzeczywiście jak na Żyda, to no, aż się zdziwiłem, że aż tak dobrze reprezentuje. No, jeśli ja bym był Żydem i jakiś naród by mnie tępił i właściwie tępił od ładnych kilkuset lat, no to na pewno bym takiego narodu nie lubił, tak? Bez wątpienia. Nie wiem, czy bym nienawidził, czy bym chciał się zemścić, no ale na pewno bym nie lubił takich ludzi, a on odważnie, jednak tym prezydentem jest, no dowodzi, jakby chce służyć Ukrainie, no i to jest coś jednak pokazującego nam właściwie, że Rosja nie tylko chce jakby zająć Ukrainę, ale ona chce jakby sprymitywizować jednak te tereny, tak? To jest bardzo niebezpieczne, że właśnie takie myślenie Rosjan o tym, że no w sumie jesteśmy ogromni, możemy być jeszcze więksi, no to właściwie czemu nie prowadzić tej wojny dalej? No powoduje to, w jak prymitywnym stanie jeszcze ci ludzie żyją, tak? Że oni są w stanie uzasadnić agresję, no jakimkolwiek argumentem, nawet argumentem no, słabym lub właśnie prymitywnym. Więc myślę, że tutaj się należy też taki poklask i szacunek i uznanie dla Ukraińców, których, znaczy ja osobiście na przykład Ukraińców nie lubię dlatego, nie dla naszej przeszłości, która tutaj jest w Polsce
szeroko omawiana, czy aspektów II wojny światowej, ale ja generalnie ich nie lubię, bo to są dla mnie ludzie bardzo prości. Często też tacy naiwnie prości, jeśli nie powiedzieć prymitywni, więc ja generalnie za Ukraińcami nie przepadam, ale nie przepadam za nimi nie dla, nawet dla czasów II wojny światowej, dla ich stosunku do Polaków czy do Żydów, tylko jaki jakby poziom reprezentują obecnie. Ale też widzimy fakt, że no, w wielu aspektach oni starają się iść do przodu, jakby pokazują, że mogą się zmienić i że no i tu jest jakby najlepszy przykład tego, że bo pamiętajmy, że też oczywiście z naszej perspektywy to my wypominamy te rzezie Ukraińcom, ale z takiej obiektywnej sprawy, no to sprawa nie jest o tyle prosta, bo tutaj była walka dwóch narodów o ten sam teren. Więc tak jak mamy na przykład przykład Palestyńczyków, ostatni dosyć mocny, gdzie Palestyńczyk zastrzelił kilkanaście osób wychodzących z synagogi, no jakby jest to walka o teren. A walka o teren, czy o jakieś państwo, zawsze jest krwawa i niezwykle brutalna. No i tak samo my Polacy, no przecież te tereny częściowe zachodniej Ukrainy były pod Polacy, to była Polska, no i oczywiście Polacy przecież nie chcieli, żeby Ukraińcy mieli swoje państwo, bo uważali, że to państwo należy się Polakom i Ukraińcy o to państwo walczyli. W związku z tym jakby czy nasze nielubienie się z Ukraińcami jest całkowicie racjonalne, tak? Mamy dwa narody zamieszkujące ten sam teren i jeden z tych narodów nie ma swojego państwa, drugi ma i ten naród, który nie ma swojego państwa, walczy o to państwo. Natomiast w wypadku Żydów sprawa nie jest tak prosta, tak? Sprawa o tyle jest bardziej skomplikowana, że Żydzi, no nie wiem, nie chcieli stworzyć na terenie Ukrainy swojego własnego państwa, czyli walczyli z ukraińskością, czy z państwowością ukraińską. No, nawet jeżeli to powiedzmy byli jacyś komuniści żydowscy, którzy chcieli komunizować Ukrainę, no to nie jest to samo, czy, prawda? I nagle mamy tutaj przykład ludzi, na których dokonywano licznych rzezi, że ci ludzie wybrali na prezydenta, do kogoś, na kim dokonywali rzezi. No więc to jest jakby wynik też ich takiej dojrzałości i tego, że dobra, to co było wcześniej, to co było w czasie II wojny światowej, no to było w czasie II wojny światowej, to już mamy 70 kilka lat. I należy jakby już pamiętać o tym, ale jakby nie używać tego do usprawiedliwiania aktów obecnych. Tak? Natomiast Rosjanie widzimy, że oni wygrali tą wojnę, no i generalnie niczego się nie nauczyli. Tak? Nauczyli się tylko tego, że przemocą i zabijaniem można osiągnąć wiele. Czyli właściwie nic się nie nauczyli, w przeciwieństwie do Ukraińców. No i tutaj jest jakby też jakby taki nasz, a mój apel do Polaków, że pod tym kątem należy nawet wspierać Ukrainę, żeby po prostu te tereny nie zdziczały, tak? Bo jak Rosjanie zaczną tam rządzić, zaczną wprowadzać swoje prawa, no to te tereny staną się autorytarne, kompletnie nie mające świadomości o swojej przeszłości, tak jak na Białorusi na przykład ludzie właściwie nic nie wiedzą o II wojnie światowej, o jakiejś takiej nawet tej historii najbliższej, tak? No nie mówimy już o jakichś dalszych, ale powiedzmy to ta historia do II wojny światowej, no to jest historią właściwie jeszcze najnowszą. No i nic ci ludzie nie wiedzą i boję się, że właściwie Rosjanie właściwie takim swoim zdziczeniem mogą bardzo sprymitywizować te tereny, więc tu jest też nasza taka pomoc Ukraińcom, żeby jednak to się nie stało, tak? Mając świadomość, że generalnie te tereny wschodnie, Białoruś, Ukraina, są jednak terenami biednymi lub bardzo biednymi, więc jakby nasze wsparcie tutaj no nawet takie duchowe czy intelektualne jest niezwykle ważne.